Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Dyta Wójcik, jestem konsultantem Feng Shui. W dzisiejszym odcinku będę dokonywała analizy kilku planów, projektów domu. Będę również mówiła o tym, jak to się dzieje, że wybieramy naszą nieruchomość. Więc jeżeli te tematy są Ci bliskie, chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego, co tak naprawdę powoduje w nas, że wybieramy takie, a nie inne mieszkania, domy, to zapraszam Cię właśnie do tego odcinka. W tej chwili, kochani, mamy tak ogromny wybór, ogromną różnorodność na rynku, planów, projektów. Architekci tak naprawdę wyprzedzają się w różnego rodzaju pomysłach, w architektonicznych rozwiązaniach, w kształtach bryły mieszkań, domów, po to właśnie, aby zachwycić swojego klienta. A sprawa tak naprawdę jest bardzo prosta. Im prostsza bryła naszego domu czy mieszkania, tym bardziej harmonijne i piękniejsze jest nasze życie. Dlatego, kochani, jeżeli będziecie wybierać właśnie swój dom, mieszkanie, zwróćcie uwagę na to, aby kształt, będę dzisiaj o tym właśnie mówiła, był jak najprostszy. Jak to się dzieje, że wybieramy dom, wybieramy mieszkanie? Kochani, najczęściej jest to decyzja intuicyjna. My podświadomie wybieramy właśnie bryłę, kształt, lokalizację pokoi, lokalizację kuchni, łazienki, ubikacji. Wszystko to dzieje się podświadomie. Oczywiście jest to zależne również od tego, w jakim czy na jakim etapie naszego życia jesteśmy, co w naszym życiu się dzieje, jakie przeżywamy doświadczenia, które zmieniają nas, które być może czasami nas zamykają na innych, może powodują, że przeżywamy różnego rodzaju traumy i właśnie pod wpływem tych wydarzeń, pod wpływem tego, jak kształtuje się nasze życie, my właśnie wybieramy nasze domy i mieszkania. Również intuicyjnie, podświadomie właśnie wybieramy lokalizację różnych naszych miejsc. Jest to związane oczywiście również z tym, jak sami siebie odbieramy, jakie mamy poczucie własnej wartości, czy mamy jakby tą świadomość, że możemy mieć wszystko w życiu oraz to, kim chcemy być, również jacy chcemy być. To wszystko ma ogromny wpływ na to, jak wybieramy po prostu nasze mieszkania i domy. Czyli wybieramy nasze domy i mieszkania pod wpływem intuicji, pod wpływem tego, po prostu kim jesteśmy na danym etapie naszego życia. I w momencie, kiedy zmieniamy się, kiedy nasze życie się zmienia, kiedy przychodzą do nas inne doświadczenia, ta przestrzeń może już nam nie służyć na tyle, na ile byśmy chcieli. Kiedy uświadamiamy sobie, na przykład poprzez, nie wiem, studiowanie właśnie Feng Shui, tego, jak przestrzeń ma wpływ na nas samych, na to, jak nasze życie się kształtuje, albo odwrotnie, jak my tak naprawdę wybieramy te przestrzenie dla siebie, bo ja jestem wielkim zwolennikiem i wielkim, jakby bardzo głęboko wierzę w to, że właśnie jest odwrotnie. To nie przestrzeń na nas wpływa, tylko my wpływamy na przestrzeń, w której żyjemy. Dlatego również wierzę i widzę to również po moich konsultacjach z moimi klientami, że tak naprawdę to właśnie my kształtujemy tą przestrzeń i my ją wybieramy. Kochani, będę dzisiaj analizowała kilka przypadków. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że właśnie tak jak wspominałam na początku, ten kształt, ta podstawowa bryła naszego domu powinna być jak najprostsza. Najlepiej oczywiście, jeśli byłby to kwadrat albo prostokąt, są to najlepsze, najprostsze sytuacje, aczkolwiek i w takich również przestrzeniach, w takich domach mogą wydarzyć się sytuacje, czy mogą mieć miejsce wydarzenia,
które będą wpływały no, jakoś traumatycznie na mieszkańców. Czyli najlepszą bryłą, którą moglibyśmy wybrać, będzie to właśnie kwadrat albo prostokąt. Będą to takie najbardziej korzystne bryły dla zamieszkania. Teraz, biorąc pod uwagę kilka elementów, ponieważ ja reprezentuję dwa podejścia. Przede wszystkim klasyczne feng shui, czyli to związane z przestrzenią, z kompasem, z tym, jak ta energia, która zmienia się co miesiąc, w każdym roku i co 20 lat i co 180 lat, ma wpływ na tą właśnie przestrzeń, w której jesteśmy, oraz szkoła tak zwana B2B, czyli bardziej już zachodnie podejście, które mówi o odczytywaniu właśnie przestrzeni intuicyjnie, które również pokazuje i zwraca uwagę na to, jak elementy czy żywioły mają tutaj wpływ na energetykę naszą, jak mają wpływ na nasze życie, również właśnie te żywioły w kontekście przestrzeni. I z kontekstu właśnie dwóch tych szkół, czyli z klasycznego feng shui i ze szkoły B2B, zawsze na moich konsultacjach właśnie tego typu analiz dokonuję. I dzisiaj właśnie chcę pokazać Wam, jak taką analizę dokonać. Jest to oczywiście bardzo taka uproszczona analiza, dlatego że no, tutaj wchodzi się bardzo głęboko w kilka elementów, tak? Natomiast właśnie biorąc pod uwagę ten najprostszy przypadek właśnie tego oto mieszkania. Gdybyśmy weszli do tego domu, zapewne kilka tutaj rzeczy, które przykuwa moją uwagę. Przede wszystkim jeśli chodzi o lokalizację właśnie tutaj tych urządzeń, które są bardzo ważne, czyli ja zawsze patrzę na to, gdzie usytuowana jest sypialnia, kuchnia, oczywiście toaleta, jeśli są schody, to również schody, tutaj akurat nie ma schodów, oraz ta część właśnie taka, no, tego dużego pokoju, gdzie najczęściej przebywamy, czy właśnie ten duży stół, który tutaj jest. Teraz patrząc na ten plan domu, mogę spodziewać się kilku wydarzeń czy sytuacji, które będą miały miejsce właśnie w przestrzeni tego właśnie domu. Przede wszystkim patrzę tutaj z perspektywy mapy Bagua. Jak wiecie, mapa Bagua jest to taka siatka, która jest podzielona na 9 kwadratów. Czyli gdybyśmy podzielili tą przestrzeń na 9 równych kwadratów, mielibyśmy odpowiednio przestrzenie 3 na dole, 3 z tej strony, 3 u góry i środkową część, tak zwaną część Tai Chi, która odpowiada za zdrowie. Każda z tych przestrzeni odpowiada za daną sferę naszego życia. I teraz przyglądając się tym miejscom, możemy zobaczyć, że w pewnych strefach ta energia będzie zakłócona, będzie słabsza. Tutaj mamy na przykład toaletę, tutaj mamy odpływ, tak? Wszędzie tam, gdzie są odpływy wody, czyli tu będzie toaleta, wanna, zlew, będziemy mieć taką tendencję energii do takiego wiru negatywnego i w tych strefach właściciel tej nieruchomości może doświadczać problemów. I tutaj pierwsze co, to będzie strefa miłości, czyli strefa relacji. Również tutaj mamy piecyk, nie wiem, gazowy czy piecyk elektryczny, który będzie nam również w pewnym sensie wypalał tą przestrzeń, ale mamy tutaj również właśnie zlew, który w tej strefie niestety będzie nam po prostu negatywnie wpływał na strefę naszego życia, która odpowiada za miłość i relacje. Teraz tutaj mamy dwa bardzo ważne miejsca. Jest to miejsce dzieci i kreatywności oraz miejsce pomocnych ludzi oraz miejsce podróży. Również tutaj mamy ulokowaną energię męską, tutaj mamy ulokowaną energię damską. Teraz, czego może doświadczać ta osoba?
Po pierwsze, patrząc na właśnie ten plan, prawdopodobnie osoby, które tutaj mieszkają, mogą mieć trudności w relacji właśnie tej miłosnej, mogą być jakieś trudności. Po drugie, osoba, która tu mieszka, może mieć takie poczucie, że no nie ma wsparcia za bardzo w życiu, dlatego że tutaj mamy pomocnych ludzi, tutaj mamy toaletę, nie ma za bardzo możliwości podróżowania oraz tutaj mamy kolejny odpływ w strefie dzieci. Ta osoba może mieć trudności w posiadaniu dzieci albo może mieć trudności w relacjach ze swoimi dziećmi, jeśli ma już dzieci. I teraz co możemy zrobić, kochani? Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby zadać sobie pytanie, jakim żywiołem są te trzy strefy, które tutaj mamy. Ja się skupię może na tym odcinku tylko. Czyli strefa dzieci i pomocnych ludzi i energii męskiej. Te dwa miejsca, które tutaj mamy, czyli te dwa dolne kwadraty, czyli jeżeli podzielilibyśmy ten plan na 9 kwadratów, to te dwa dolne kwadraty, ten i ten, będą odpowiadały za żywioł metalu. I teraz tutaj mamy bardzo taką trudną sytuację również energetycznie, dlatego że żywioł metalu jest poniekąd matką żywiołu wody. I w drugą stronę żywioł wody jest dzieckiem metalu. I teraz nadmiar wody również w tej przestrzeni właśnie może powodować właśnie tę taką dysharmonię energetyczną w tej strefie życia właścicieli. Teraz co możemy tutaj zrobić, kochani? Po pierwsze, pamiętajcie, że w czasie konsultacji pracujemy na wielu płaszczyznach i to jest taki bardzo ogólny przypadek. Ja biorąc pod uwagę różnego rodzaju remedia, różnego rodzaju tutaj lekarstwa dla przestrzeni, biorę pod uwagę wiele elementów. Po pierwsze to, z kim mam do czynienia. Ja analizuję wszystkich członków rodziny pod względem właśnie ich archetypów energetycznych. Biorę pod uwagę to, jakim numerem w systemie 9 star ki również są. Oraz biorę również pod uwagę astrologię chińską, która jest już bardzo taka dokładna w tych analizach i w ocenie tych wszystkich aspektów i osobowości i energetyki danej osoby. Dlatego ten przykład jest taki bardzo ogólny. Jeżeli tutaj mamy sytuację, że woda drenuje nam, wyczerpuje nam strefę metalu, to musimy znaleźć taki żywioł, takich przedstawicieli, takiego przedstawiciela żywiołu, który będzie nam mógł rozwiązać tę sytuację. Najlepiej tutaj sprawdzi się przedstawiciel żywiołu ziemi. Dlatego szczęśliwie albo i nie, w tym miejscu możemy po prostu pomalować całą łazienkę na kolor taki mocno, intensywnie ziemisty, kolor na przykład magnolii, kolor takiej ciepłej kawy czy terakoty, który bardzo ładnie właśnie popracuje tutaj energetycznie kolorem. Możemy również wykorzystać kształt, tak? Kształtem ziemi, żywiołu ziemi jest kwadrat, więc możemy tutaj położyć kwadratowe płytki również. Również możemy na przykład dać tutaj właśnie ceramiczne, piękne płytki, które w kształcie kwadratu bardzo ładnie właśnie będą pracowały jako ten element żywiołu ziemi. Możemy dodać również tutaj dodatki, wykorzystać ceramikę, prawdziwą ceramikę, która nada ten charakter właśnie energetycznie tego żywiołu ziemi. I zobaczcie, kochani, jak to jest ważne, żeby no, po prostu umieć przeanalizować sytuację pod względem energetycznym. Oczywiście jest to tylko jeden z aspektów, bo biorąc pod uwagę tą przestrzeń, będziemy również patrzeć na to, która z fruwających gwiazd tutaj przypada. Tak? Może się okazać, że jest to w miarę szczęśliwe miejsce również pod względem właśnie, no właśnie szkoły klasycznej, feng shui i tutaj strefy kompasu, bo nie wiemy, w jakim kierunku tak naprawdę jest ta nieruchomość zwrócona.
Natomiast pod względem właśnie energetycznym, tutaj widzimy, że właśnie ta przestrzeń wymaga właśnie uleczenia. Podobnie byłoby tutaj z tym miejscem, ale to już na kolej. Chcę Wam pokazać jeszcze kolejne przykłady, inne tutaj przykłady nieruchomości. I teraz mamy kolejny przykład. Mieszkanie, dom, który ma bardzo taką specyficzną tutaj charakterystykę. Widzimy, że jest on w ładnym prostokącie, czyli tutaj wszystko jest ok. Natomiast jest jedna ciekawostka, to znaczy wejście do domu mieści się w garażu, czyli tutaj mamy wejście do domu. Wiemy, że ta nieruchomość jest zwrócona w kierunku północnym, bo tak nam pokazuje tutaj ta igła kompasu. Teraz możemy przyglądnąć się tej sytuacji jakby z dwóch perspektyw. Po pierwsze, biorąc pod uwagę na przykład szkołę B2B, czyli to zachodnie Feng Shui, będziemy analizować całą przestrzeń bez tego tutaj garażu, dlatego że on jest nieogrzewanym takim pomieszczeniem, które jest no po prostu nieużywane. Tak? Tutaj prawdopodobnie są też schody, które są też nieogrzewane. Jest to jeden ze wskaźników w szkole B2B, czyli w szkole mapy Bagua, tej takiej zachodniej, które wyklucza nam pewne przestrzenie z analizy, czyli wykluczamy po prostu tą część. Czyli jeżeli będziemy analizować tą przestrzeń tutaj, to ta część będzie po prostu brakiem. I teraz w momencie, kiedy podzielimy na 9 kawałków całą tą przestrzeń, okaże się, że te przestrzenie, które są brakujące, należą do strefy intuicji i częściowo do strefy rodziny. Dlatego też ta osoba, czy ta rodzina, która będzie tutaj mieszkała, czy to, no może to być, no jest tutaj kilka pokoi, więc będzie to pewnie większa rodzina, będzie prawdopodobnie doświadczała trudności w strefie rozwoju osobistego, podążania swoją intuicją, może będą jakieś trudności właśnie w tym, żeby ta intuicja ich prowadziła. Również strefa rodziny będzie tutaj częściowo cierpiała, dlatego że mamy tutaj brak, który występuje właśnie w tej tutaj środkowej, lewej części. I właśnie no, mogą pojawiać się tutaj trudności, czy to w relacjach rodzinnych, czy w budowaniu rodziny, czy w strefie finansów, bo pamiętajmy, że ten również, ta przestrzeń, ten środkowy lewy kwadrat mapy Bagua odpowiada za podstawowe pieniądze, czyli za tak zwane pieniądze z miesiąca na miesiąc, czyli tutaj również mogą być różnego rodzaju trudności. Teraz będę chciała przejść do kolejnego przykładu, kochani, dlatego że mamy kolejny plan i tutaj zobaczcie, ten z kolei plan domu wygląda jak taka pewnego rodzaju L-ka. Ta bryła ma, kochani, dwie charakterystyczne cechy. Po pierwsze mamy naddatek, który występuje właśnie w lewym górnym rogu w strefie bogactwa i dostatku. Tutaj mamy naddatek. Widzimy dokładnie, że jest to taki wystający ząb, który jest mniejszy niż połowa tak naprawdę całości tej długości. I kochani, tutaj na dole mamy również ubytek, który będzie występował w strefie kariery. No teraz trzeba będzie popatrzeć na tą przestrzeń i podzielić ją na 9 prostych 9 kwadratów, czyli tutaj mamy 1, 2, 3 i 4. Ubytkiem będzie właśnie ta część i znaczę Wam na zielono. Tak naprawdę energetycznie cała przestrzeń będzie analizowana właśnie w ten sposób, czyli mimo tego, że mapa Bagua będzie tutaj w całości, to będziemy analizować wszystko jakby w takim prostokącie, dlatego że wejście do domu jest tutaj, w tej części. Teraz co najbardziej rzuca się jakby w tej przestrzeni,
to właśnie ta część tutaj lewa, która wygląda tak jakby była jakby takim osobnym, osobną częścią tego domu. I no właśnie ta strefa, która tutaj jest na dole, brakująca, też właśnie nas zastanawia. Czyli właściciel tego typu nieruchomości może doświadczać trudności w swojej karierze, może mieć takie poczucie, że nie rozwija się dobrze, może mieć takie poczucie, że jego kariera nie idzie do przodu, ma pewnego rodzaju takie poczucie jakiejś niedostatku w tym, co robi. To jest pierwsza tutaj sprawa. Teraz druga właśnie sytuacja to jest to, że ta cała część tutaj, ta jakby część taka lewe skrzydło domu wygląda jak zupełnie osobny taki aneks jakby dobudowany do tej części. Bo tak, tutaj mamy toaletę i kuchnię, czyli jakby to jest jedna część i teraz wchodząc tutaj mamy znowu taki jakby aneks kuchenny, wydaje mi się. Tutaj jest jakaś łazieneczka i tu jest coś osobnego. Dlatego bardzo często tak jest, że jeżeli mamy dwie osobne części, to dokonuje się osobnej analizy tej i tej przestrzeni. Czyli jakby osobno i tutaj nakłada się mapę bagła, ale to są już bardziej takie skomplikowane, słuchajcie, techniki. Natomiast właściciel tej nieruchomości może gdzieś mieć dodatkowe źródła dochodu i właśnie to poczucie jakby obfitości w różnych aspektach, nie tylko, pamiętajcie, że obfitość to nie są tylko pieniądze, prawda? To są relacje, to są nasze przeżycia. Nasze poczucie obfitości może wynikać z różnych naszych doświadczeń i mimo, że ta osoba może nie do końca jakby spełnia się w swojej karierze, w swoim życiu zawodowym, to jednak ta obfitość tutaj nadrabia jakby no, tym brakom, których doświadcza właśnie w swojej karierze. I kochani, ostatni przykład, który jest no, już dosyć mocno skomplikowany. Każdy z tych przykładów jest prawdziwy. Zobaczcie, taki skomplikowany właśnie plan domu. Jest to mieszkanie, w którym właścicielka doświadcza no, bardzo takich trudnych momentów w swoim życiu. Natomiast wybrała je dla siebie właśnie po to, aby realizować swoją ścieżkę życiową. I teraz, kochani, chcę Wam powiedzieć, że tutaj mamy taką sytuację, że wejście mamy właśnie tu, które jest jakby rozciągnięte, czyli strefa kariery jest troszeczkę jakby rozbudowana. Tutaj mamy balkon i wejście do dużego pokoju. Tutaj mamy toaletę. Tutaj mamy sypialnię i tutaj właśnie jest cały taki aneks kuchenny z takim jakby małym, z małą jakby jadalnią. No i słuchajcie, co się okazuje, że osoba, która tutaj mieszka, doświadcza wielu, wielu trudności, przede wszystkim w kilku strefach. Na pewno jeśli zobaczycie, no nawet nie wiadomo jak, powiedziałabym, patrząc tak normalnie okiem laika, trudno jest w ogóle nałożyć tutaj mapę bagła na to. Taka duża trudność. Teraz, gdzie możemy się spodziewać, w jakich strefach życia możemy się spodziewać kłopotów? Przede wszystkim właśnie tej najważniejszej takiej strefie, która dla nas jest, dla każdego z nas, którą są relacje. Bo tutaj jakby mamy właśnie tą strefę relacji, której praktycznie nie ma. Do tego dochodzi strefa uznania, szacunku. Dalej, strefa rodziny, tutaj mamy strefę rozwoju takiego wewnętrznego oraz strefa rodziny, tutaj również jest brak. Także słuchajcie, tutaj również mamy brak w strefie uznania i szacunku. Także słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery strefy na dziewięć stref, cztery strefy życiowe są po prostu wybrakowane i dokładnie to dzieje się w życiu właśnie tej osoby, która jest właścicielem tej nieruchomości. Dlatego, kochani, wybierając
dom, wybierając nieruchomość, zwróćcie uwagę właśnie na to, w jakim kształcie jest ta nieruchomość. Gdzie są umieszczone właśnie te słuchajcie, miejsca, czy to jeśli chodzi o toaletę, czy łazienkę, czy schody, jeżeli muszą być. Jeżeli macie jakieś trudności, jeżeli macie wątpliwości, jeżeli nie wiecie, jak wybrać, co wybrać, jaką nieruchomość dla siebie po prostu nawet zbudować, tak? Bo kochani, ja również pomagam przy projektach, przy wyborze działki, przy projekcie budowy domu, przy takich większych remontach, tak? Bo jeżeli chcemy, słuchajcie, dobudować coś na przykład, tak? Ja już niejednokrotnie na ten temat, słuchajcie, mówiłam i wspominałam właśnie, jaki wpływ ma no, dobudowanie albo usunięcie jakiegoś kawałka z przestrzeni, bo zobaczcie, wszystko to ma znaczenie. Gdyby ta przestrzeń była troszeczkę dłuższa, czyli na przykład gdyby ktoś zdecydował, że będzie chciał zrobić sobie tą dobudówkę dłuższą, sorry, to tak krzywo wyszło, ale żeby chciał, będzie chciał sobie tą dobudówkę tutaj przeciągnąć, tak, i zrobić ją większą, to zobaczcie, to tutaj powstaje nam brak w tym momencie, w bardzo ważnej strefie, w strefie miłości i w strefie relacji, tak. Bardzo często obserwuję to zjawisko, że właśnie jeżeli dobudowujemy jakąś część domu, to jeśli robimy to nieświadomie, jeśli robimy to po prostu no, swoją intuicją też, to będzie to odbijało się na naszym życiu. Tutaj akurat w tym przypadku będzie no, ucierpi strefa miłości i relacji. I kochani, dlatego bardzo ważne jest, żeby albo skorzystać z fachowej porady. Słuchajcie, takie konsultacje, myślę, są bardzo wartościowe. Zresztą, no jak wejdziecie sobie też czy na moją stronę, czy na jakąkolwiek stronę, poczytacie tak, co no, mówią ludzie, którzy takie konsultacje sobie wykupują, czy po prostu w momencie, kiedy na przykład planują budowę domu, to nie są wysokie koszty, słuchajcie, w porównaniu z tym, jakie potem konsekwencje w życiu może właśnie przynieść decyzja budowy domu, czy remontu domu, czy właśnie wprowadzenia jakichś dodatkowych pomieszczeń. I pamiętajcie, że są to wszystko energetyczne przestrzenie. To wszystko ma właśnie bardzo tutaj ogromne znaczenie potem w naszym życiu. Wybieramy to świadomie, intuicyjnie. Oczywiście jest to związane z danymi etapami naszego życia, to co przeżywamy, gdzie jesteśmy. Dlatego w trakcie konsultacji ja zawsze bardzo szczerze i głęboko no, rozmawiam z moimi klientami i wspólnie jakby przygotowując się czy to do remontu, czy po prostu robiąc analizę w danej konkretnej potrzebie osoby, tak, bo na przykład może kariera gdzieś stanęła, może gdzieś właśnie z jakiegoś tam powodu, tak, wielokrotnie właśnie widziałam takie sytuacje, gdzie właśnie ta kariera się gdzieś albo zatrzymała, albo się nie może ta kariera rozwinąć, bo jest właśnie ten brak. Oczywiście na tego typu sytuacje Feng Shui ma remedia, lekarstwa, rozwiązania, które no, bardzo szybko działają. Jest to wszystko w dziewiątkach. W największych, najtrudniejszych sytuacjach jest to 9 miesięcy. I kochani, mam nadzieję, że ten film, że to nagranie pomogło Wam w zrozumieniu przynajmniej częściowym tego, jak ważne jest, aby wybrać dobrą dla siebie bryłę nieruchomości. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, jeśli chcielibyście skorzystać z tej mądrości i zgłosić się na taką pierwszą, taką 30-minutową bezpłatną rozmowę ze mną, to zapraszam. Natomiast, kochani, życzę Wam, abyście zawsze wybierali najlepsze dla siebie miejsca i przede wszystkim, abyście je bardzo, bardzo mocno kochali i wierzyli w to, że Wam służą. A ja już dziękuję, zapraszam do kolejnych filmów. Jestem ogromnie wdzięczna za Waszą obecność.
Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i dzielić się z innymi. Ja już pozdrawiam. Na razie, do zobaczenia, pa!